Cześć wszystkim, z Wami Wika. Dzisiaj u mnie odcinek lekko specjalny, ponieważ do mnie trafiło parę zdrapek ukraińskich, które nie drapałam więcej od roku. To jedna zdrapka 10 peru, dwie zdrapki szczęśliwa 13 oraz karty w ręce. Pamiętam, jak tą zdrapkę drapałam na kanale i nie pamiętam, jak te wszystkie symbole się nazywają, więc chyba tym razem będzie to samo. Czyli mam cztery zdrapki ukraińskie i postanowiłam ich zrywalizować z polskimi. Nie będzie to rywalizacja kwota do kwoty, tylko mniej więcej będziemy mówić tematycznie. Więc mamy tutaj szczęśliwą trzynastkę. My jakiejś tam tej trzynastki nie mamy, ale mamy zdrapkę Super 7, więc postanowiłam, że te zdrapki będą ze sobą rywalizować. Oprócz tego do 10 perł będziemy jedną zdrapkę czarna perła, a do zdrapki karty w ręce wzięłam Casino Club. Więc niezwłocznie zaczynamy drapać. Dobra, to od tych najmniejszych zdrapek zacznę, trzynastek oraz siódemek. Dobra, zaczynamy. W ukraińskich zdrapkach, w tych to na pewno, jestem pewna, że nie sumują się, tylko jeżeli znajdziesz jakąś liczbę, to tylko pod tą liczbą będzie wygrane. W nowszych już wersjach, w nowszych edycjach już wygrane się sumują, ale w tych starych nie. Dobra, tutaj szukamy nasze liczby wygrywające i to będzie dziewiątka oraz ósemka albo taka trzynastka w krążku. A ja mam czwórkę, znowu mam czwórkę, jedynka, dwójka, trójka, jedynka, ostatnie szanse, trójka oraz piątka. Niestety pierwsza jest przegrana, bierzemy 7, szukamy siódemkę czarną albo czerwoną. Na razie mamy 3, 6, 4, 2, 5. Mamy siódemkę, 8 i tutaj mamy 2 złote. No super, zdrapka się zwróciła. Więc 1 do 0. Przechodzimy do następnej szczęśliwej trzynastki. Tutaj szukamy 7, szukamy 4. A mamy 6, 1, 7 mamy. A, no to czyli wygrana jedna i mamy 20 zł. Słuchajcie, zdrapka kosztuje 10 hryweń, a wygrałam 20, czyli dwukrotność. Więc ona odrobiła za dwie zdrapki. Zdrapię tak, żeby Wam pokazać, że tutaj u nas nic się nie powtarza. Mamy 5, 2, 8, 6, 5, 6, 1 oraz 7. 20 hryweń wydrapałam, no i super, czyli 1 do 1, a w sumie no to chyba 2 do 1, bo szczęśliwa trzynastka dwukrotnie się zwróciła, ale jeszcze mamy jedną o, no fajnie, czyli tutaj u nas, co mamy? Mamy 2, słuchajcie, w zdrapkach, tych, które wydrapała pierwsze, Super 7 oraz szczęśliwa 13 jest no w sumie 2 do 2. W szczęśliwej 13 wygrała tylko jedna zdrapka i zwróciło się dwukrotność, czyli za obu zdrapki. W Super 7 każda zdrapka, o i nawet po kolei, dała zwrot. No fajnie, zaraz zobaczymy, co dadzą nam reszta zdrapek. Dobra, czarna perła. W 10 perł szukamy nasze wygrywające symbole. I mamy plik, mamy gwiazdę oraz szukamy walizę, no i samolot. Mamy palmę, mamy prezent, mamy skrzynię, tutaj jacht, portfel, budynek jakiś tak, tutaj mamy sztabki złota, diament, ostatnie szanse, mamy perfumy oraz korale. No niestety, ta zdrapka nie wygrała. Zobaczymy, co da nam czarna perła. U naszej szukamy perły. Dobra, a mamy portfel, mamy sztabki złota, mamy palmę, tutaj pierścionek, bank, skrzynia,
zamek, waliza, gwiazda oraz samolot. No, niestety ta zdrabka jest przegrana. Tak, zobaczcie, jak to wygląda. Palmy u nas chyba prawie podobne. Dobra, gwiazda, gwiazda, dobra. Te zdrabki niestety nic nam nie dali i przechodzimy do ostatnich zdrabek. Zacznę od tej ukraińskiej. Boże, ona jest tak skomplikowana, i że będzie to dla mnie trochę trudno, ale postaram się po prostu szukać po obrazkach. 10 to jest pik, prawda? Tutaj, Boże, ja nie wiem. Dobra, będziemy tak. Z tego obrazku to nie mamy na pewno. Tutaj coś też chyba go nie mamy. No tak, nie mamy. Dalej. Tak. Król, król. Takiego nie mamy. Dama z serduchiem nie mamy. Dziesiątka takiej nie mamy. Tutaj też tego nie mamy. I tego nie mamy. Dama niestety. Tak, z tego nie mamy. Ech, chyba będzie przegrana. Dziesiątka takiej nie mamy. Nie. No niestety. Ta zdrabka dla nas jest przegrana, ale zobaczymy, co nam da Casino Club. Nie przepadam trochę za tą zdrabką. Rzadko daje coś mi wygrać. Zobaczymy, co tym razem będzie. Tutaj szukamy takiej fiszkę. Jedną, albo dwie, albo nawet trzy. I mamy gwiazdę, arbuz, bank. Mamy winogrona, banknoty, garnek. Mamy fiszkę. No i super. Żeton. O, żeton. Super. Żeton. Mamy żeton, a to oznacza, że mamy wygraną. Mamy banany, jabłuszka, pomarańcze, arbuz. Mamy żeton, ale super. Super ekstra fajnie. Mamy dwa żetony. Jeszcze zostało nam troszkę do wydrapania i mamy trzeci żeton. I czwarty. Piąty. Słuchajcie, nieznajoma z tabelą tej zdrabki. 10, 20, 30, 50. A mam raz, 2, 3, 4, 5. Co, po 10 zł będzie? Zaraz zerkniemy. Dyszka raz, dyszka 2, dyszka 3, 4, 5. Tutaj no, wygrany w 80 nie mamy, to czyli tutaj nic nie będzie. Ale słuchajcie. No ekstra, ekstra, ekstra. Zaraz, robimy podsumowanie. Trochę, no przepraszam za tą zdrabkę, ale naprawdę ja nie znam, jak po polsku te wszystkie symbole, to wszystko się nazywa. Dobra, podsumowanie będzie następne. Dzisiaj dostałam zdrabki z Ukrainy. Mama mi przekazała, gdzieś tam w domu była zdrabka na 50 hryweń. Mama moja przekazywała mi paczkę, wymieniła i przekazała tych parę zdrabek i ja postanowiła natychmiast, że muszę zrobić rywalizację. Rywalizowała dwie zdrabki, 10 perł oraz czarna perła. Obie zdrabki się nie spisały. Było dwie zdrabki szczęśliwa trzynastka i do nich dwie zdrabki super 7. Super 7 każda dała zwrocik. Szczęśliwa trzynastka dała nam 20 hrywień, czyli w tych zdrabkach jest 1 do 1, czyli a wynikowo 2 do 2, bo inwestycja się zwróciła. Oprócz tego jeszcze miałam zdrabkę Casino Club oraz kartę w ręce. Kartę w ręce się nie spisała, a Casino Club to jest po prostu perełka odcinku. To chyba moja najwyższa wygrana w tej zdrabce. 50 zł. Cudownie, odcinek się udał. Tak mi się wydaje. Pozdrawiam Was wszystkich cieplutko. Pa!